witam was wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Cezik Maj. Witam was tym razem na nowym, lepszym tle. Od ostatnich recenzji klawiatur trochę minęło. Nie da się zaprzeczyć, że recenzje klawiatur sprzedają się niczym ciepłe bułki w sklepie, więc pojawią się po raz kolejny z recenzją kolejne klawiatury. Jednak jak u mnie wypada, to też nie jest zwykła klawiatura. I pewnie z wielu z was będzie ją kojarzyło z Mantistekiem. Oto Mantistek GK3. Od razu widać, że firma nie zmieniła wyglądu swoich pudełek. Jednak tutaj pudełko jest już lepiej wykonane. W środku od razu widać nasz główny wątek, a pod nim znajdę kartę gwarancyjną, która jest bardzo, bardzo potrzebna. Jeszcze instrukcja obsługi, która jest tym razem bardzo pomocna, gdyż oznaczenia na klawiaturze nie wystarczą do pierwszych chwil z klawiaturą. Sam miałem problem ze sparowaniem klawiatury. No i na sam koniec kabel USB. Nie był to zwykły kabel USB, ponieważ sprawdziłem, że wydajnością spokojnie można byłoby go porównać do najlepszych kabli i do tego ma długość 1,8 m. Szkoda tylko, że do zestawu nie dołączyli podpórki pod nadgarstki, która była pokazana na zdjęciach. Mantisteka można już pochwalić za sam kabel, ale czy to będzie można powiedzieć o klawiaturze? Jest to klawiatura typu 60%, czyli zamiast 4 klawiszy posiada ich 61, co czyni ją mobilną. Oraz naklejka, która mówi, że urządzenie może pobrać 200 mAh, ale tak podczas ładowania prąd jest większy. Skoro mobilną, to mobilny sprzęt musi także wspierać. Dlatego została też wyposażona w moduł Bluetooth, który jest w stanie obsłużyć do 3 bezprzewodowych urządzeń naraz. Przy każdym podłączeniu czy włączeniu na odwrocie klawiatura wita nas animacją. Azjatyckie klawiatury borykają się z problemem ciężkiego działającego klawisza Shift. Sam miałem taki problem w GK2, jednak tutaj nie spotkałem się z takim problemem. Domyślacie się już pewnie, że mamy do czynienia z przełącznikami Otemu? Nie w tym wypadku, ponieważ znajdują się tutaj prawdziwe przełączniki Cherry MX. W moim przypadku brązowe i dostępne jeszcze w wersji niebieskiej i czerwonej. Znajdują się one już pod tradycyjnymi, dualshotowymi, nieścieralnymi klawiszami. Oczywiście jesteśmy w stanie połączyć się przez USB i zmienić tryb na Bluetooth, również w locie. Przez port USB ładowana też jest wbudowana 800 mAh bateria, to oczywiście bezprzewodowego działania. Do tego na iSpodzie został umieszczony przełącznik, który wyłącza wbudowaną w klawiaturę baterię, co zapobiega jej przypadkowemu włączeniu podczas transportu i niepotrzebnym zużywaniu się baterii. Ładowana jest oczywiście przez port USB, sygnalizując to niebieską diodą na spacji. Jest to jednak osobna, niezależna dioda, co sprawia, że podświetlenie spacji wygląda trochę gorzej. Podczas ładowania kolor jest dziwny. Sama klawiatura jest najeżona opcjami oszczędzania energii. Po 3 minutach podświetlenie zostanie wyłączone, po 5 w tryb czuwania, a po 10 w tryb uśpienia. Nie ma pewności, czy mają się różnić pozostałe 2 tryby, ale prawdopodobnie niczym, skoro nawet po 10 minutach klawiaturę można wybudzić jednym kliknięciem. Teoretycznie we wciśnięciu wielu klawiszy naraz powinien nam pomóc 6 key rollover, który ma pozwolić na wciśnięcie 6 klawiszy. Jednak sprawdzając to, zobaczyłem, że działa tutaj zwykły N key rollover. I to wszystko za 250 zł? Brzmi dobrze, ale jestem tu, żeby rozwiązać wątpliwości. Oczywiście nie wspomniałem już o standardowym dla Mantisteka podświetleniu RGB. Jednak zanim przejdę do rzeczy, muszę jeszcze wspomnieć, że niniejszy pokaz odbył się przy pierwotnym firmie klawiatury. O tym za chwilę. Klawiatura posiada 18 efektów. Nie są one specyficznie nazwane, dlatego pokażę je wam już bez opisywania każdego po kolei. To mieganie, które widzieliście, to odpowiedź klawiatury na to, że wartość jasności albo prędkości osiągnęła maksimum. I tutaj zaczynają się schody. Podświetlenie w tej klawiaturze nie oferuje już tak rozbudowanego RGB jak w GK2. Co to znaczy? W przypadku jednolitego koloru na klawiaturze może wybrać tylko 9, zupełnie jak w Motospeedzie CK104. Oczywiście prędkość efektów dynamicznych można zmieniać tak samo jak ich jasność, ale co z tego, jak nie można wprowadzić własnych ustawień kolorów? Według mnie ciężko to zrozumieć. Oczywiście jest to klawiatura 60%, więc jest pozbawiona wielu istotnych klawiszy. Aby w ogóle dało się ją nazwać klawiaturą, muszą one być umieszczone przynajmniej w skrótach klawiaturowych. Patrząc na nią, możemy zobaczyć, że niektóre klawisze pełnią drugą funkcję przy użyciu klawisza w FN. Domyślnie klawiatura te klawisze traktuje jako strzałki, litery i cyfry pracują normalnie. Kiedy zmienimy tryb klawiatury, to zacznie ona traktować te klawisze normalnie, klawisze tych liter będą traktowane jak klawisze specjalne, czyli ten blok klawiszy na standardowej klawiaturze, a klawisze numeryczne będą klawiszami funkcyjnymi. W trzecim trybie wszystkie klawisze zachowują się normalnie, poza numerycznymi, które są klawiszami funkcyjnymi. I tu zaczynają się schody, ponieważ ten trzeci tryb jest najwygodniejszy dla polskich użytkowników. Jednak jeżeli chcemy wprowadzić jakąś cyfrę, to wymaga to od nas dodatkowego użycia klawisza FM, co jest bardzo irytujące. Zaktualizowałem więc firmware klawiatury. Nie było to co prawda zachęcające i krzakowate, ale udało mi się to zrobić. Co nowego czeka moją klawiaturę? Na początku muszę wspomnieć o dosyć poważnym błędzie programowym. Kiedy sparowałem swój telefon, funkcja zmiany urządzenia wejściowego w locie nie działała prawidłowo. Teoretycznie klawiatura łączyła się z urządzeniem i została wykryta, jednak kiedy zmieniłem urządzenie na inne i spróbowałem wrócić na poprzednie, to urządzenie odmówiło posłuszeństwa. Zupełnie jakby dostał jakiegoś ataku lagów czy coś. Nowy firmware naprawia to niedociągnięcie.
Drugim problemem był właśnie układ klawiszy. Po aktualizacji ten problem nie będzie występował, w szczególności dla polskich użytkowników. Teraz w pierwszym trybie klawisze zachowują się normalnie. W drugim cyfry zamieniają się na klawisze funkcyjne, a te cztery klawisze będą działać jako strzałki. Trzeci tryb jest taki sam jak drugi, z taką różnicą, że Backspace działa jak klawisz Delete. Co do oświetlenia zauważyłem, że miganie, które powiadamiało nas o maksymalnej wartości jasności czy prędkości, zmieniło kolor z niebieskiego na czerwony. To samo stało się z migającym klawiszem P podczas parowania Bluetooth. Po aktualizacji sprzęt posiada już efektów 20, w tym dostosowanie każdego klawisza z osobna, o którym wspominałem wcześniej. Aby skorzystać z tego efektów, trzeba go ustawić z poziomu sterownika. Zawsze coś, ale poprzednik Matisteka nie wymagał swojego nieudanego sterownika do działania. No właśnie. Sterownik. Klawiatura posiada swój własny sterownik i tutaj przystanę na chwilę. W internecie krąży wieść, że sterowniki od Matisteka GK2 miały wbudowanego keyloggera. Co to znaczy? Podobno wysyłały one niezaszyfrowane kliknięcia klawiszy na chińskie serwery. Sterownik potrafi sprawdzać, ile razy naciśnie to dany klawisz. Jednak dlaczego jest to wysyłane na jakieś serwery, tego nie wiadomo. Wszystko powinno dziać się lokalnie i nie widzę sensu wysyłać takich informacji na serwery, nawet jeżeli teoretycznie miałyby być to same dane o ilości kliknięć. Proceder jest co prawda nielegalny i nie wiadomo, jak wygląda sytuacja obecnie. Podobna klawiatura została wycofana na chwilę ze sprzedaży, ale nie ma powodu, żeby od razu zrażać się do klawiatury. Problem można bardzo łatwo ominąć. Wystarczy w firewallu zablokować dostęp do internetu dla sterownika, a jeżeli nie czujemy potrzeby go używać, wystarczy go po prostu nie mieć na komputerze. Sam traktuję go jak ciekawostkę i nie używam go na co dzień. Więc jeżeli masz, zamówiłeś, czy chcesz zamówić jakiegokolwiek Matisteka, radziłbym na te sterowniki bardzo uważać. A jeśli to możliwe, to w ogóle ich nie używać. Ja się pójść więcej pokażę wam, do czego jest zdolny sterownik do Matisteka GK3. No poza wyzwaniem wrażliwości, po instalacji zauważyłem, że sterownik jest podpisany jako Gaming Force ZRGB Keyboard, jakby korzystano z gotowego sterownika. W pierwszej sekcji w sterowniku możemy zmienić funkcję pojedynczego klawisza. Oczywiście jest możliwe zapisanie własnych profili. Oprogramowanie umożliwia nam też sterowanie podświetleniem, w tym ustawienie własnej palety kolorów. Zauważyłem jednak, że sterownik wciąż nie jest idealny i ustawić można każdy klawisz poza Escape, który pozostanie wyłączony, nieważne co by się działo. Zauważyliście też przyciski do szybkiego wyboru poszczególnych klawiszy? Nie działają. No, przynajmniej ich połowa. Do tego mamy możliwość wyboru podświetlenia i kontrolowania tych dynamicznych oraz ich jasności. Trzecia zakładka. Gaming Mode, oczywiście. Oferuje wyłączenie wszelkich klawiszy, które mogłyby spowodować przypadkowe wyjście z gry. Są to Alt plus Tab, Alt plus F4 oraz oczywiście klawisz Windows. Szkoda tylko, że włączyć klawisz Windows można wyłączyć w dwóch miejscach, na klawiaturze i w sterowniku, co jest pozbawione sensu. I to jest kolejny błędy sterownika. I na koniec funkcja tworzenia makro. Co ciekawe, sterownik jak w Matisteku GK2 także działa w tle, ale nie posiada już funkcji obliczenia ilości wciśnięć danego klawisza. Tak czy siak na sterownik GK2, jak i GK3 proponuję uważać. Oczywiście nie można zapomnieć o najważniejszym pytaniu. Czy klawiatura nadaje się do grania? O tak! Minecraft! Woo! Spokojnie, oczywiście, że mam inne gry do sprawdzenia. Powiem, że dla chcącego nic trudnego. Powiedzmy sobie, ludzie kupują klawiatury 60% po to, żeby zabrać ją w podróż. A co jeśli w podróży będziemy chcieli pograć? Niektóre gry, takie jak GTA 4, wymagają domyślnie do gry klawiatury numerycznej podczas sterowania samolotem czy helikopterem, w której oczywiście nie ma. Dlatego tutaj pomoże nam zaprogramowanie klawiszy inaczej, powiedzmy na IJL, czyli takie WASD dla drugiej ręki. Co do innych gier, to nie miałem problemów ze sterowaniem. Do momentu, kiedy nie potrzebuję szybkiego dostępu do klawiszy funkcyjnych. W sumie już sam fakt na to, że gram na klawiaturze Bluetooth, to powinni mnie spalić na stosie jak czarownicę w średniowieczu. Do momentu, kiedy nie potrzebuję szybkiego dostępu do klawiszy funkcyjnych, a będzie potrzebował jednocześnie strzałek i prawego Ctrl, Alt, to niestety będą problemy. Przecież można go kupić z przełącznikami czerwonymi, typowymi do grania. Ma blokadę klawisza Windows i nawet Alt F4 i Alt Tab w sterowniku. Czy te drugie kombinacje da się wcisnąć przypadkowo, to do przemyślenia pozostawiam wam. Nie ma problemów z graniem, nawet poprzez Bluetooth. Połączenie bezprzewodowe ma swoje pewne cechy. Na przykład nie mamy co liczyć na zerowe opóźnienie podczas przesyłania dźwięków, ale przesyłanie tekstu działa wyjątkowo szybko. Więc tragedii nie ma, ale jeśli stajesz przed ważnym momentem, gdzie w grze liczą się milisekundy, to radziłbym tak czy siak użyć portu USB, zerując nawet ryzyko wyczerpania baterii, czy ewentualnego zakłócenia połączenia. Gracze starają się unikać bezprzewodowych myszek do grania ze względu na omówione sytuacje i chyba nie będą chcieli grać na bezprzewodowych klawiaturach. I czy to w montażu, czy to w czasie rzeczywistym, nie zauważę żadnego opóźnienia, ale jestem pewny, że w praktyce łącząc się bez kabla zwiększane jest opóźnienie. Podsumowując, Matisteka GK3 to klawiatura, dzięki której nie rozstaniemy się z satysfakcjonującym klikaniem mechanicznych przełączników nawet w terenie.
spokojnie też mogę stwierdzić, że da radę na nim grać. Posiada przełączniki Cherry MX, RGB, NKRO, obsługuje do 4 urządzeń w locie, w tym jeden na USB i 3 na Bluetooth i baterię, którą ciężko mi będzie rozładować do zera. Dlatego jeżeli uda mi się obliczyć jej czas pracy, to na pewno dodam go w opisie. Osobiście klawiaturę kupuję za 220 zł z dosyć drogą 20-złotową wysyłką. Dodatkowo za darmo dostałem aluminiową podkładkę pod myszkę, która jest jednak dosyć mała, i kartę sieciową, która nie dorównuje mojej obecnej karcie Wi-Fi w komputerze i co prawda kartę Bluetooth, którą kupiłem już wcześniej. No ale za darmo dają aż wstyd nie brać, a to wszystko za 4,95 zł, bo wysyłka. Tak czy siak stwierdzam, że to najlepsza klawiatura, jaką miałem do tej pory. A co wy sądzicie o Manti Steku? Czy sądzicie, że jest na tanim poziomie Manti? Czy jest dobry niczym dobrze upieczony stek? Dajcie oczywiście znać w komentarzu. Ja się z wami żegnam, cześć i do następnego odcinka. Mantistek.